Dzień dobry Państwu. Zapraszam na y, kolejny program Dyżurni Prawnicy Kraju. Dzisiejszy gość, Pan Maciej Nowicki, prezes Fundacji Helsińskiej. Organizacji bardzo mi bliskiej, bo jeszcze jako młody adwokat zdobywałem tam szlify, ucząc się o prawach człowieka. Wydaje mi się, że wyedukowano mnie tam dobrze, bo ta miłość do y, praw człowieka gdzieś we mnie pozostała. Zresztą organizacji zrzeszającej bardzo wielu fachowców, no bo od kilku programów korzystamy z badań, z dorobku intelektualnego pracowników Fundacji. Ale dzisiaj Pan Prezes w nietypowej roli, bo nie będziemy mówić bezpośrednio o działalności Fundacji, ale odkryjemy jego nową twarz jako wielkiego miłośnika kina i wieloletniego dyrektora festiwalu Watch Docs. To jest festiwal dla obrońców praw człowieka kultowy, chyba takie największe święto i wydarzenie i chcielibyśmy tą miłością do kina dokumentalnego związanego z prawami człowieka Państwa zaradzić. Witaj Maćku, zacznijmy od... Początku. Opowiedz coś o tym festiwalu, bo ty przez wiele lat byłeś jego dyrektorem, i chyba już ci obowiązki nie pozwalały od tego roku dalej twojej pasji realizować, ale cały czas rozumiem jesteś związany z tym festiwalem. Tak, cały czas jestem oczywiście w zespole festiwalu. Witam przede wszystkim dzień dobry. To jest festiwal, który powstał w 2001 roku jako program Fundacji Helsińskiej wówczas we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i ta pierwsza edycja to była taka edycja bardzo eksperymentalna, próbna. Wtedy nie było jeszcze w filmu dokumentalnego ani w kinach, ani w telewizji. Reakcja publiczności, która nie tylko w czasie spotkań z bohaterami, czy twórcami filmów, ale po prostu po sensach e, biła brawo. E, w ogóle atmosfera na tym festiwalu była tak e, niesamowicie energetyzująca, że e, razem z kolegami podjęliśmy decyzję, że spróbujemy jeszcze raz, potem jeszcze raz i jeszcze raz. I dosyć szybko, po właściwie trzech edycjach, zaczęliśmy tak zwany festiwal objazdowy. Watchdogs, wyłącznie do tej pory tak zresztą jest, na, w odpowiedzi na inicjatywy oddolne, bardzo różnych ludzi, grup, organizacji ze świata kultury, ale też ze świata organizacji pozarządowych, właśnie obrońców praw człowieka, a często z obu światów naraz, którzy mówili, że chcieliby zrobić edycję takiego festiwalu u siebie, dlatego po grudniowym Międzynarodowym Festiwalu w Warszawie, ten festiwal jeździ po Polsce, odwiedza bardzo różne miasta. Um, oczywiście nie wszystkie filmy są tam dostępne, ale staramy się, żeby było ich jak najwięcej. Proszę powiedz mi, słuchaj, jakie kryteria muszą być spełnione, żeby do tego festiwalu zostać przyjętym? To jest dobre pytanie i tak od razu wiesz, inwestycja zresztą wchodzisz, bo um, zawsze takie festiwale stoją przed dylematem, czy taka wartość informacyjna, albo wartość um, pewnego wezwania do działania, aktywistyczna filmów powinna przeważać, czy też wartość artystyczna filmów i zawsze. Koniec końców dochodzą do wniosku, że powinien być, powinna być jakaś równowaga. Nie jest tak, że tak zwane human rights films, czy filmy o prawach człowieka, to jest jakiś specjalny gatunek filmu, ponieważ twórczość związana z szeroko pojętymi prawami człowieka, dokumentalna, to jest coraz bardziej z biegiem lat centrum w ogóle światowej dokumentalistyki. Rzeczywiście, filmowcy współcześni, filmowcy pracujący w bardzo różnych stylach. Od takiego obserwacyjnego, po niezwykle kreacyjny, po eksperymentalny, coraz częściej są filmowcami, którzy zajmują stanowisko, którzy eksponują niesprawiedliwość, którzy mówią o prawach człowieka w bardzo mocny sposób. Oni są po prostu obrońcami praw człowieka. To, czym te festiwale filmów o prawach człowieka, bo nasz jest tylko jednym z bardzo wielu, o czym pewnie jeszcze potem powiemy, się wyróżniają. To jest taka specjalna przestrzeń do oglądania tego typu filmów, do często podejmowania działań wokół tych filmów, dalszych działań do debaty czy rozmowy wokół tych filmów, która nie tylko właśnie taki artystyczny ich aspekt omawia czy porusza, ale również ten, ten prawo człowieczy, ten, no ten kontekst. Ja pamiętam, że chyba mocą tego stroną festiwalu, że jest, że to nie jest tylko Pokaz, ale to są dyskusje, prawda? Tam tak. bardzo często przyjeżdżają i twórcy tych filmów, ale też ludzie niezwiązani powiedzmy z filmem, ale Albo prawami człowieka, albo którzy stali się ofiarami naruszeń praw człowieka, i są niezwykle ciekawe dyskusje na ten temat. Tak, i teraz bym powiedział, że to też wniknęło do serca dokumentalistyki, w tym sensie, że duże festiwale dokumentalne, ale także festiwale kina w ogóle, jak pokazują filmy, także nawet fabularne, to coraz częściej coś takiego robią. Natomiast kiedy zaczynaliśmy ten festiwal, mówiliśmy o nim jako festiwalu filmu i debaty, i to rzeczywiście było wyjątkowe. Ten kontekst był wyjątkowy, nadal on jest wyjątkowy pod tym względem, że to się coraz bardziej zresztą staje takie święto ludzi, którzy w różny sposób pracują z prawami człowieka. Oni się tutaj bardzo często ze sobą spotykają w skali krajowej, ale też międzynarodowej i spotykają się z publicznością. To jest taka przestrzeń wolności i taka przestrzeń, w którym mogą e, rozmawiać z publicznością. I te rzeczywiście te Q&A, te, te, te rozmowy po sensach, nawet jeśli to nie jest debata, one trwają często półtorej godziny, dwie godziny, no tyle ile czas, e, ile czas pozwala. dosyć ekskluzywny klub duży. Duży i, i rzeczywiście dosyć w tym sensie on jest ekskluzywny, że jest tak jak powiedziałem, przestrzenią wolności. Naprawdę tak myślę, od dwóch potężnych sił, pomiędzy którymi się w ogóle znajdujemy i pomiędzy którymi znajduje się też twórczość filmowa i każda inna, pomiędzy marketingiem z jednej strony, językiem rynku, który no jakby infekuje w ogóle nasze myślenie i mówienie i y, propagandą polityczną, która jest też potę potężną siłą. Ta przestrzeń wolności jest wąska i w tym sensie wydaje mi się, że to jest w ogóle, jak myślę, swojej osobistej motywacji, dlaczego tyle lat, bo ty lat jest no, gruba, ponad 20, no to właśnie dlatego, że tutaj jakby nikt nam nie mówił, że musimy pokazać tylko film, który się świetnie sprzeda, i nikt nam nie mówił, że musimy nie możemy pokazać filmu, który może niekoniecznie jest, e, będzie mile widziany. wy w, w ogóle kogoś. sprzedajecie bilety? Bo ja pamiętam, że zawsze zaproszenia dostawałem. Otwarcie i zamknięcie jest oczywiście z, za zaproszeniami tam nie sprzedajemy biletów, ale od e, kilku lat sprzedajemy bilety. One są tańsze niż normalne bilety do kina. Na festiwalu objazdowym wszystkie bilety są bez Bezpłatny. I też część naszego festiwalu w internecie ma charakter płatny, część ma charakter bezpłatny. No to wynika z tego, że organizowanie takiego festiwalu pochłania bardzo, bardzo duże fundusze, a no, zwłaszcza w sytuacjach kryzysów, teraz mamy trzy kryzys praworządności, kryzys na polsko-białoruskiej granicy i wojnę w Ukrainie. Fundacja musi zajmować się i też alokować tam swoje środki bardzo, w bardzo mocny sposób innymi rzeczami i tutaj, jakby przynajmniej część kosztów związanych bo to jest oczywiście ułamek kosztów, pokrywamy poprzez bilety i też zresztą uważamy, że za kulturę i za jakościową właśnie projekcję warto płacić. To jest coś, za co ludzie płacą swoim czasem, wysiłkiem, pieniędzmi, żeby takie filmy w ogóle powstawały. Słuchaj, powiedziałeś, że to Wielkie Święto jest w grudniu, czyli mamy trochę czasu. I tak patrząc ci w oczy, podejrzewałem, że mi nie zdradzisz programu na ten rok. To mam do ciebie inną prośbę, bo nie męczymy tutaj gości, tylko powodujemy, żeby chcieli rozmawiać. Więc słuchaj, to jest ponad 20 lat. Opowiedz o kilku filmach. Które tak utkwiły Ci w pamięci, bo, prawda, no, o tych prawach człowieka często mówimy, wszyscy wiemy, co to jest, natomiast no, już mm. powiedzmy, wchodzenie w szczegóły rzadziej, prawda, no, Jeżeli nas dotyczy to bezpośrednio, prawda, jak kryzys na przykład na granicy polsko-białoruskiej, ale te filmy no nie dotyczą prawda, tylko Polski, dotyczą mhm. praktycznie całego świata i wszelkich przejawów wdzierania się w prawa człowieka. Tak. Wiesz, mnie utkwiło wiele oczywiście filmów w głowie, ale tak sobie myślę, że powiem o trzech krótko bardzo, bo chciałbym powiedzieć o różnych filmach. Jeden to film, który ma niesamowity ciężar gatunkowy, ale też taką siłę dla widza, przynajmniej widza z Europy, ma taką siłę, przynosi taką siłę pewnego odkrycia. To jest film pod tytułem Petenci Zhao reżysera chińskiego, którego drogę śledziliśmy od samego początku, kiedy kameralny film kręcił przy pomocy francuzów, francuskiego finansowania, do, do właśnie teraz jego statusu. Filmowca, którego film pokazuje Kanczy Wenecja. I Ten to jest film... rok? Który... To wiesz co, nie pamiętam w tej chwili, ale to już, to już, jest, to już, to już jest oczywiście druga dekada. Druga mm -hmm. dekada mniej więcej, y, znaczy nie, mniej więcej, tylko na pewno y, tego wieku. Y, to jest film o. Y, Miasteczku petentów w Pekinie, ludzi, którzy przyjeżdżają do Pekinu, żeby poskarżyć się władzy centralnej na władze lokalne, administrację lokalną, wierząc na, na bardzo ciężkie nadużycia, takie no, zmieniające całkowicie ich życie, wierząc, że do, dojdą tej sprawiedliwości i Jakiś to jest kulturowy fenomen, że oni tam tkwią latami. Ciągle to jest taka kawkowska sytuacja, ciągle oczekują, że no prawo ich wysłucha. Spadkobiercy kawki nie pozwą trochę na naruszenie prawa autorskiego? To, to trochę tak wygląda. Oni właśnie zakładają takie miasteczko, właściwie trochę stają się bezdomnymi osobami, różne są te ich losy, natomiast taka uporczywa wiara z jednej strony w prawo, a z drugiej strony właśnie w oczywisty sposób nieskuteczna ta wiara ze względu na, na paternalizm, na to, że to jest wiara w dobrą władzę, która no jednak gdzieś tam na samej górze musi istnieć i wysłuchać, tylko po prostu trzeba się do niej przebić, no jest, jest taką, osiąga jakiś taki poziom egzystencjalny, tragiczny, ale też niesamowicie to jest otwierający oczy obraz polityczny w ogóle jakby kultury Tego typu kultury tradycyjnej, tak, tak bym o tym powiedział. No i rzeczywiście wstrząsający film wielogodzinny, który, który ich losy na przestrzeni lat poszczególnych bohaterów śledzi. Kolejny film to. Przepraszam, bo tak hmm? zachęciłeś naszych widzów do tego filmu. Zresztą ja przyznam się szczerze, go nie widziałem i też jestem w tej grupie zachęconych powtórz gdzie go możemy znaleźć myślę że w tej chwili nigdzie ale my go od czasu do czasu powtarzamy ale nawet nie... w internecie bo mówisz, w że... całości no, nie sprawdzałem tego może już teraz jest prawa do niego ma Narodowy Instytut Francuski Audiowizualny natomiast my go w takich zestawieniach najlepszych filmów Watchdogs też pokazywaliśmy udostępniliśmy go raz w internecie i pewnie przy różnych okazjach będziemy do niego wracać to jest klasyk więc on się też pojawia w programach różnych innych festiwali wtedy kiedy pokazuje się klasyka, Albo na przykład retrospektywy dotyczące Chin, czy właśnie twórczości Zhao Lianga, który zresztą jest niesamowicie ciekawą postacią i, i, i taką wielką nadzieję na, na przebudzenie Chin, w ogóle we mnie zawsze spotkania z nim rodzą. Drugi film to jest film Kim Longinot, Notto, reżyserki, które, którą tu zdradza jedną rzecz z programu po latach wróci do nas, to jest laureatka pierwszej nagrody imienia Markanowskiego, takiej nagrody za całokształt twórczości, jeszcze z 2003 roku. Wybitna brytyjska dokumentalistka. I ten film, o którym chcę powiedzieć, nosi tytuł Rozwód w stylu irańskim, i to jest z kolei coś takiego bardzo niby zabawnego, świetny flow, wspaniale to się ogląda. Obraz kilku spraw rozwodowych przed sądem w Iranie. I dlaczego dla mnie to było tak dojmujące? Bo to jest film o tym, że kobiety w Iranie posuwają się do ingracjacji, do manipulacji, do kłamstwa, po to, żeby uzyskać rozwód, dlatego że nie mogą po prostu o niego wystąpić tak, jak wystąpiliby mężczyźni, ze względu na dyskryminacyjne prawo. I um, paradoksalnie, właśnie te kobiety, które były skuteczne w tym filmie, Wzbudzały większą i sympatię, i współczucie, niż gdyby to były tradycyjne obrazy ofiar patriarchalnej kultury, ponieważ one były zmuszane do, zmuszone de facto do zachowań, których prawdopodobnie, do których prawdopodobnie w ogóle by się nie musiały posunąć. Mogłyby dokładnie użyć tego, co jest kwintesencją praw człowieka, rościć swoje prawa, gdyby je miały. Więc dla mnie jest to chyba jeden z naj, naj Najbardziej dolegliwych, takich dotkliwych, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, filmów o nierówności, dojmujących, właśnie, a jednocześnie w odbiorze niezwykle lekkich, przyjemnych i de facto. I chyba zabawnych. nie takimi drastycznymi środkami, prawda? Bo często zupełnie. wyobrażamy sobie jednak te filmy o prawach człowieka, gdzie jest krew, przemoc, tłum, krzyk, a można o tym mówić w zupełnie taki inny sposób, bardzo studyjny, prawda? Dokładnie i to jest też bardzo obserwacyjne i też bardzo, to jest zabawne. Ona też świetnie teatr sali sądowej, te, te, te wszystkie, całą psychologię postaci jest w stanie wydobyć, ale też absurd tych poszczególnych scen, kiedy my wiemy, że one kłamią i ci sędziowie też wiedzą, no ale w rezultacie co mają zrobić? Ostatecznie chcą im dać ten rozwód, więc jakby widzimy cały absurd systemu, który jest oparty na właśnie no takim jawnie dyskryminacyjnym w tym wypadku prawie, więc taka Czarna komedia, trochę czarna komedia Prawo Człowiecze. I chciałem powiedzieć o trzecim filmie, który jest z kolei filmem. Eksperymentalnym, bardzo takim artystycznie, no chyba przełomowym, nagradzanym wielokrotnie. To jest krótki film Jean-Gabriela Periota. To też jest reżyser, który otrzymał nagrodę imienia Markanowickiego, ale tworzy rzadko długie filmy, też wybitne i też je pokazujemy. Natomiast jest mistrzem krótkiej formy i mistrzem kolażu, Czy te filmy są zrobione bardzo często z niezwykle szybko następujących sobie po sobie zdjęć bądź też um, archiwalnych materiałów. To są filmy um, montażowe, czy to jest tak zwany found footage, gatunek, który jest mi bardzo bardzo bliski. Co można zrobić, nie kręcąc ani jednej sceny, tylko wykorzystując materiały istniejące. To jest film, który się nazywa Nawet jeśli była kryminalistką yy, i on z kolei yy, zaleca się w moich oczach swoją zupełną nieoczywistością. Bo m, pokazuje taką atmosferę triumfu w, po wyzwoleniu Paryża, e, kiedy kobietom oskarżanym o stosunki z Niemcami e, golono głowy i publicznie ją upokarzano. I to są fragmenty takich nagrań. E, z, w, a w, w, w dźwięku z kolei słyszymy Marsyliankę, i cały czas mamy tę atmosferę triumfu, radości tłumu. Um, i, I właśnie takie ujęcie się za, za kimś, kto, kto został jakby publicznie zdeptany w sposób, który narusza jego godność. Krótko mówiąc, jest to, jest to film o godności bardzo radykalny. Pamiętam, że żyli naszego festiwalu yy, też się długo na tym zastanawiało, i Marty Łoziński w ogóle oponował przeciwko daniu nagrody temu filmowi, ale. Po nocy, jeszcze następnego dnia się spotkali, jednak stwierdził, że to jest tak mocne i tak zostaje w pamięci, że się na to zgadza, bo początkowo uważał, że samo użycie, przecież bez zgody tych osób, tego filmu, one już prawdopodobnie nie żyją, jest nieetyczne. To z kolei jest dobry punkt wyjścia do dyskusji o ale chciałem powiedzieć, że dokument może prawo człowieczy, szeroko pojęty, może i bardzo często posługuje się technikami eksperymentalnymi, czyli wbrew. Oczywistym skojarzeniem, aktywizm, jasność statementu e, może być nieoczywisty i może być poszukujący formalnie. Wtedy jest często jeszcze bardziej dojmujące. A powiedz mi, jakie jest przesłanie tego filmu, bo on jest bardzo trudny <tudny> etycznie, bo my jesteśmy przez obecnego ministra sprawiedliwości wychowywani, że jest zbrodnia, powinna być. Surowa kara. No i, Ale to i, prowokujące i, pytanie nie zadajesz. Bo nie, ja się zastanawiam, bo przecież jak gdyby ten sam problem powiedzmy karania kobiet, które odeszły od pewnych zasad, był w Polsce i w innych krajach, prawda? No i teraz Oczywiście. zawsze to się spotykało no, z pewnym entuzjazmem, powiedzmy, że sprawiedliwości się stało zadość i tutaj mamy zupełnie na to inne spojrzenie, że jest coś takiego jak godność ludzka i nawet jeżeli człowiek naruszy pewne zasady tej godności, go nie można pozbawić, no i... No i właśnie, chciałem to powiedzieć. Myślę, że on zresztą, że imperio, on unika, ta, ta tytu, jego tytuły są zawsze doskonałe, ale nigdy tak jednoznaczne, że on sam, nie rozmawiałem akurat z nim o tym, ale że on nadał ten tytuł, nawet jeśli była kryminalistką, właśnie po to, żeby już, dobrze, żeby było jasne, o co chodzi. Że z tym nie walczymy. <grymianie> tak, natomiast, tak, oczywiście, że jest też coś takiego, na co słusznie zwracasz uwagę, nie, nie tylko minister Ziobro, że y, istnieje coś takiego, jak poczucie sprawiedliwości. Jeżeli kara nie jest, nie ma w sobie w ogóle elementu odpłaty, no to oczywiście rodzi się we społeczeństwie frustracja, i to wcale nie jest tak, że tego elementu odpłaty w karaniu nie ma, no bo ono od samego początku mówi, był. chociażby kodeks karny. Dokładnie, prawda, że, dokładnie. O, że... tym, o, czym, o tym nas uczą też na, na prawie, i to jest bardzo ważny element, ale no jednak element godności ludzkiej jest tym, który nie może być zgwałcony nawet w imię tej, tej wartości. Można ale on karać nie można wydawać karę jako zbyt okrutną, czy karą czy pokazanie publiczne tej kary. Jedno i drugie, no bo to hmm. się nie da rozdzielić, bo myślę, że samo to ogolenie oczywiście ma znaczenie, ale no to jest tysiąc razy spotęgowane przez publiczny charakter hmm. egzekucji. Um, tutaj w tym filmie działa przede wszystkim kontrast i zresztą on może tak jak ja o tym mówię, to co brzmi banalnie, ale to nie jest ani trochę banalny film. Wcześniej zresztą widzimy bardzo szybki montaż zdjęć w ogóle z bombardowań niemieckich, więc widzimy te zniszczenia, jakby widzimy tą, ten powód radości tłumu, że jest już wyzwolony Paryż i teraz wreszcie tym panią właśnie pokażemy, prawda? Tym zdrajczyniom, więc to nie ułatwia widzowi tej percepcji, ale z drugiej strony to jest film o godności i one zachowują się w niewiarygodnie, godny sposób. Przecież, jakby kamera cały czas widzi ich twarz, one są targane za te włosy, podnoszone za brody, a jednak one są właśnie tym obrazem godności. To znaczy, to musiało być doświadczenie totalnego linczu i na pewno były totalnie straumatyzowane. Natomiast um, Paradoksalnie nowic jest absolutnie po ich stronie, dlatego że one obroniły swoją godność, a nie ci ludzie, którzy się nad nimi pastwili. A to chyba też pokazuje, że przez tysiąc <laughs> świat się nie zmienia, no bo przecież igrzyska w Koloseum to jest to samo. Tak. Palenie czarownic, inkwizycja. Prawda, wszystkiego rodzaju lincze to się przez tysiąclecia powtarza? Czy to jest taki temat bardzo uniwersalny, tak naprawdę? Niestety, niestety tak. Ja myślę, że tutaj y, Perio jakby trochę tak chciał przebić taką no tak, Taki nurt we francuskim życiu publicznym, też obecna w naszym niewątpliwie w tej chwili znacznie mocniej, to znaczy um, nacjonalizmu, który e, potrafi być właśnie e, bydlęco okrutny, który potrafi być właśnie e, czymś, e, czego się nie da pogodzić z godnością, wtedy, kiedy odbiera godność tym innym, tym osobom, które są zdrajcami bądź też wrogami. Słuchaj, ja słyszałem taką. Opinie, że Wy jesteście jak zaraza i się rozprzestrzeniacie na wschód, bo podobno dotarliście i do Ukrainy, i do. Białorusi i zwłaszcza opowiedz o obu tych festiwalach bliźniaczych, braterskich. No ale zwłaszcza myślę, że dla nas będzie ciekawa ta kwestia białoruska, no bo w większości z nas się nie wydaje, żeby coś takiego jak festiwal, który zajmuje się obroną praw człowieka w kraju, gdzie takie zjawisko jak prawa człowieka specjalnie mocno nie występuje, żeby ktoś na taki festiwal pozwalał. Jakżeście tego dokonali? To przede wszystkim jest dokonanie naszych przyjaciół. Też na Litwie festiwal powstał w ramach naszego festiwalu objazdowego. To jest w tej chwili tam największy festiwal dokumentu, znakomity. To są wszystko nasi przyjaciele i myślę, że to jest jedno z naszych takich największych osiągnięć, jeżeli mogę powiedzieć bez fałszywej dumy, że, że to są po latach nadal nasi przyjaciele, a naszym podstawowym założeniem było, że jeżeli te festiwale mają mieć sens i mają się utrzymać, to, to muszą być ich własne festiwale. Więc Pierwsze edycje, zarówno ukraińskiego, jak i białoruskiego, jak i litewskiego festiwalu, to były edycje, których cały program, wszystko było wzięte od nas. Jeżeli chodzi o Ukrainę, od nas i od Pragi, od, od festiwalu One World, to wspólnie, wspólnie pomagaliśmy. Ale od razu z założeniem, że to musi być na ich energii i na ich autorstwie. To znaczy, że one potem albo zmienią nazwę, albo w ogóle od początku miały inną nazwę, będą same miały swój program, no całkowicie niezależne. I w tej chwili Doku Days, festiwal ukraiński, to jest jeden z największych festiwali tego typu na świecie. On też ma swój program właśnie w całym kraju, poza Kijowem. Ogromne liczby widzów, to są około 200 tysięcy w całym kraju, czyli znacznie więcej niż, niż my nawet mamy. I jest też no, swoistym takim fenomenem. To znaczy, to jest festiwal bardzo rozpoznawalny, tam i bardzo bym powiedział w dobrym znaczeniu modny, co ma to znaczenie, że on jest taki mainstreaminguje w ogóle mm. prawa, mainstreamuje uh, prawa człowieka w ogóle w dyskusji publicznej, pokazuje bardzo, bardzo dobre filmy. On się odbywał w czasie Majdanu, na Majdanie, on się odbywał na Krymie i w Donbasie przez długi czas jeszcze po 2014 roku. W tej chwili to jest oczywiście już absolutnie niemożliwe. W tej chwili odbywa się, odbywa się edycja Doku Days i w jury festiwalu jest Telwira Niewiera, autorka filmu o syndrom Hamleta, który jestem również pokazywany, więc te związki, związki pomiędzy Polską a, a tym festiwalem są bardzo mocne. Jeśli chodzi o Watchdog z Białoruś, to ta nazwa właśnie przeszła do historii ze względów na bezpieczeństwo, on się tak cały czas nazywał. Teraz nazywa się Inaczej, bo związki z Polską są oczywiście wyjątkowo niebezpieczne. Tam rzeczywiście organizacja pozarządowa z Wiano ten festiwal robiła, robiła go teraz lepiej, też w Mińsku i też w regionach, w innych miastach. Kiedy doszło do ataku na społeczeństwo obywatelskie, to właściwie po sforsowanych wyborach właściwie liczyliśmy czas, kiedy dojdzie do ataku na tę organizację i to się rzeczywiście stało. Tania Hacura Jaworska i inne, Dziewczyny, które ten festiwal organizowały, zostały aresztowane. Co było, muszę powiedzieć, dla mnie takim wyjątkowym poruszeniem. Dopiero wtedy coś zorientowałem, że kiedy ktoś naprawdę bliski zostaje aresztowany, to jest trochę co innego, niż kiedy aresztowany jest ktoś, kogo znamy tylko jako osobę publiczną albo znamy tylko zawodowo. I rzeczywiście wiele innych osób z naszego ruchu Prawo Człowieczych Festiwali tak to odczuło, więc mobilizacja była gigantyczna. I muszę powiedzieć, że to był wielki sukces, dlatego że protesty w obronie tani podpisali nie usual suspects, tylko nagle podpisał największe festiwale świata. Bo do niej łatwo było dotrzeć. Kan, Berlin ogromna lista i one rzeczywiście zostały wypuszczone. Uciekły, uciekła Tania z kraju. Jest w tej chwili ze swoim mężem na Ukra w Ukrainie, w Kijowie, i tam działa i robi ten festiwal online. Ale jeszcze w grudniu się odbył, odbyła się edycja undergroundowa, podziemna. W pięć, pięć filmów było pokazywanych podziemnie, nielegalnie w Mińsku. Nie wiadomo, czy w tym roku to nadal będzie możliwe. To licia, czy milicja? Nie, one, one nie zostały, że tak powiem, wsypane, mm. te, te pokazy, no, ale to jest bardzo niebezpieczne, bo wcześniej przecież wiemy, że wiele aresztowań poszło właśnie po na przykład wystawach nie, nielegalnych. Zresztą, wiadomo, te aresztowania są ogólnie rzecz biorąc plagą. Nie wiem, czy to zostanie powtórzone, natomiast dzięki współpracy z jedną z warsza warszawskich platform internetowych, ten festiwal jest właśnie z Ukrainy, dla Ukrainy, Białorusi, po białorusku, Polski. Dla Białorusinów tu żyjących będzie robiony w dalszym ciągu online i tam również są robione spotkania. A także w Kijowie, co bardzo ważne i w innych ukraińskich miastach, Tania i, i koleżanki organizują pokazy dla Ukraińców. no Co jest wyjątkowo ważne ze względu na stosunki no, w ogóle białorusko-ukraińskie i stosunek Ukraińców do Białorusinów, więc żeby pokazać inną też Białoruś, pokazać filmy o Białorusi niezależne i żeby pokazać solidarność tych społeczeństw obywatelskich, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Także to jest e, piękna historia, w której nasza zasługa jest tylko taka, że odrobinę pomagaliśmy naprawdę mm. wspaniałym ludziom i wydaje mi się, że to jest też taka okazja, którą ten festiwal przynosi, że można właśnie pracować z ludźmi, no, w, którzy odwa mają odwagę robić takie rzeczy w krajach, w których to naprawdę odwagi wymaga. Słuchaj, a powiedz mi jak y, udział w tym powiedzmy rynku w cudzysłowie y, filmów dotyczących praw człowieka ma Rosja? To jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo, bardzo ciekawe i trudne. Rosja ma, produkowała dokumenty, najczęściej współprodukowała. Od dłuższego czasu, oczywiście bez żadnych funduszy państwowych, najczęściej w koprodukcjach zachodnich. Najczęściej producenci i filmowcy mieszkają w krajach, na przykład w Estonii, albo na Łotwie, na Litwie, czy w ogóle gdzieś na Zachodzie i te filmy rzeczywiście tworzą. Natomiast obecnie, po tej pełnoskalowej inwazji, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na bojkot filmów rosyjskich i w ogóle kultury rosyjskiej. dyskusja o tym taką dużą panelową naprawdę w, w, z kluczowymi uczestnikami na poziomie europejskim planujemy w tym roku w grudniu, bo uważamy, że ten bojkot idzie za daleko. Chociaż dyskusja z naszymi ukraińskimi najbliższymi przyjaciółmi choćby z dok UA jest bardzo trudna. Oni rzeczywiście, co ja zupełnie rozumiem, oni rzeczywiście nie chcą nawet występować na tych samych wydarzeniach, w których jest ktokolwiek z Rosjan, choćby to był rosyjski Dysydent. Mhm. My pracowaliśmy z rosyjskimi dysydentami wielokrotnie od lat. Pracujemy też z tymi, którzy sprzeciwiają się wojnie, bywają za to karani przecież bardzo poważnie więzieniem, czy uciekają z kraju. E sprzeciwiają się reżimowi, i nie uważam, że należałoby ich skreślać. Również nie uważam, że należy skreślać tego niezależnego głosu, którego jest bardzo niewiele. Filmowców, którzy na przykład tak jak Masza Nowikowa, są, mieszkają od lat za granicą, Chociaż właśnie Masza mieszka w Holandii, a zrobiła, kończy przy naszej pomocy i współpracy, piękny film o rosyjskich prawnikach z grupy Agora, którzy po prostu udzielają pomocy prawnej obrońcom praw człowieka. I no ja myślę, że to jest bardzo ważny film. On powinien zostać pokazany, powinien być zostać skończony i pokazany na światowych festiwalach, a myślę, że masza będzie miała bardzo trudno, więc staramy się również w taki miękki, rozumiejący Ukraińcy sposób, w jakiś jakoś mm, Wspierać tych niezależnych dokumentów. ja, sobie, ja się za o ciebie bać. No bo ty mówisz, że ty wspierasz rosyjskie kino, i ty nie sądzisz, że zgodnie z nową ustawą o rosyjskich agentach wpływu nagle staniesz przed Komisją. Wiesz co? Ja w ogóle myślę, że tam jest wiele różnych powodów do staniecia przed Komisją. Chociażby już tak bez żartu, to tam jest też przepis bezpośrednio wiążący o granicy. I ja osobiście myślę, że podobnie zresztą jak ustawa o szpiegostwie, która teraz będzie, znaczy zmiana kodeksu karnego, jeśli chodzi o szpiegostwo, teraz będzie procedowana, no to wszystko razem obawiam się, że może wskazywać na taki potencjalny atak propagandowy, no bo przecież ci, którzy pomagają migrantom i uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej, pomagają ludziom, którzy są przepychani przez tą granicę przez Łukaszenkę i Putina, a wystarczy to powiązać z niektórymi politykami i będziemy mieli łatwe, łatwy obraz zdrady, prawda? Więc jakby myślę, że niebezpieczeństw jest wiele. Czaj, no, kwestia granicy białoruskiej została no, bardzo udokumentowana, zwłaszcza kiedy jeszcze można było tam postawić kamerę, no, ale później też robią to samo używając innych środków, czyli rozmawiając z uchodźcami. Czyli ten temat gdzieś został pokazany. Czy uważasz, że ta Ustawa o agentach wpływu jest warta własnego filmu, no bo dociec, jak coś takiego mogło się najpierw pojawić w myślach ludzi, a potem w piórach prawników, to naprawdę byłby taki szalenie detektywistyczny horror. Dwa pytania w tym zawarłeś, bardzo ciekawe oba. E, pierwsze, tak, ja myślę, że w ogóle to, czego my nie wiemy na poziomie udokumentowania, nie tylko filmowego, ale każdego innego. O tym kryzysie praworządności, demokracji, rządów prawa, który mamy od 2015, to, jest, to są mechanizmy podejmowania decyzji w obozie władzy. Wiemy o tym bardzo niewiele. I moim pomysłem na to od lat to już jest to, że należałoby zrobić film o sondażowniach, bo oni tak naprawdę wszystko, znaczy nawet nie są sondażowniach, tylko agencjach, które robią fokusy, bo przynajmniej wszystko fokusują, są same agencje, w których fokusuje Platforma i inne partie. Gdyby ktoś zechciał powiedzieć o niektórych rzeczach, to byśmy zrozumieli, w jaki sposób ustawiony jest przekaz, w jaki sposób ustawiana jest, jest PR, a właściwie w tej partii wszystko jest PR-em w tym obozie władzy, więc jakbyśmy zrozumieli bardzo, bardzo wiele. Więc więc taki insajderski detektywistyczny film sobie wyobrażam, bo dotarcie z kamerą na nowogolko może też jest możliwe, ale nie mam na to żadnego pomysłu. Więc to jest jedno pytanie, ale drugie, jeśli od razu mogę, to jest bardzo ważne pytanie. Polski dokument jest świetny, polski dokument społeczny jest od 1989 roku słabo reprezentowany. Z różnych powodów dyskusja się toczy czemu? Pewnie też w reakcji na to, co było wcześniej na kino, protestu i teraz wreszcie chcieliśmy mieć, prawda, wiosnę, a nie Polskę. Ale um, teraz to się zmienia. Jest rzeczywiście Renesans związany z kryzysem, m.in. na granicy polsko-białoruskiej, gdzie pojechali najlepsi polscy dokumentaliści i te filmy powstają. Ale y, brakuje y, nie reportażu takiego telewizyjnego, newsowego, tylko kreatywnego. Kina śledczego, dokumentalnego, które jest robione na zachodzie, w Skandynawii, świetnej, gdzie indziej, mieliśmy pomysł, nadal mamy, żeby zrobić takie warsztaty dla dokumentalistów, jak się robi tego typu dokumentację. Bo bardzo często oni mówią, że to jest coś, czego oni, warsztat, czego ich nie uczą w szkołach po prostu więc takie warsztaty, które mogłyby połączyć ich na przykład z dokumentalistami, z autorami non fiction literackimi, którzy wiedzą jak to się robi, czy też z reżyserami z Zachodu, którzy też wiedzą jak to się robi. I to by było bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jest tu wiele tematów, które należałoby w sposób jak mówisz detektywistyczny, czyli śledczy, pokazać z kamerą, ale właśnie nie na zasadzie tak jak powiedziałem, programu telewizyjnego, tylko filmu z pewną wizją tego, jak to zostanie opowiedziane. Polski polskie Watergate trochę, prawda? Czyli tak. krok po kroku docieranie do nieodwracalności. Tak. Ciemności. ma swoje przecież wspaniałe, wspaniałą dramaturgię, to wciąga ludzi, to może być bardzo, to bardzo dobre kino. Tego tutaj w Polsce nie ma. Słuchaj, natomiast ja się chyba dostrzegłem to, o czym zacząłeś mówić, że tak naprawdę w pewnym momencie ten, jesteśmy spragnieni pewnej takiej wiedzy dokumentalnej, że te filmy dokumentalne w pewnym momencie nie dość że wchodziły do kin, ale zaczęły rywalizować z filmami fabularnymi. Bo ja pamiętam taki film tam, on był chyba twórcą był Łoziński, mhm. przedstawiający jak gdyby sylwetki dwóch kobiet biorących udział aktywnie w dwóch nutach politycznych. Jedna Słański to był. przepraszam, przepraszam najmocniej, mhm. że sam mhm. nie zaprosił, ale człowiek mhm. już po 60 trochę słabiej pamięta pewne rzeczy. Tam prawda jedna bohaterka była związana z kodem. Taka szalona działaczka, która całe serce temu oddaje. I druga postać z drugiej strony, czyli te Gazety Polskiej, tak. powiedzmy, organizacje. Wydaje mi się, że to był bardzo, po pierwsze dobry, ale po drugie bardzo uczciwy film, bo on nie pokazywał dobrych i złych tak. bohaterów, prawda. Nikt nie narzucał odbioru i każdy mógł Ocenić motywy, zachowania, cele, których się broni, i ja byłem pod dużym wrażeniem tego filmu, bo zawsze jesteśmy jednak w tej rozmowie politycznej przyzwyczajeni, że najpierw nam się mówi, kto jest dobry, kto jest zły, a potem się zaczyna egzekucja. A tutaj ani nie było egzekucji, ani nie było wskazania, prawda? Widz wyszedł z prawem oceny. Pełni się z tobą zgadzam. Ta dobra zmiana, o której mówisz, to jest. Dobre. Do, 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 to moim zdaniem, jest dobry film, też go e, pokazywaliśmy. I w ogóle Konrad Szołajski jest właśnie trochę reprezentantem tego niedoreprezentowanego u nas e, w ogóle gatunku twórczości. E, jak najbardziej myślę, że to jest w ogóle klucz do dobrego dokumentu, żeby nie robić copy pasteu tego, co się już ma w głowie, jakichś apercepcji, tylko jednak. Patrzeć na rzeczywistość. no to, to jest sens dokumentu. Żeby wyławiać coś z tej rzeczywistości, żeby dać rzeczywistości dojść do głosu. Um, I tutaj takie podejście rzeczywiście mamy, bez z góry oceniania. Ale to, co bardzo ciekawe, że my ten film pokazywaliśmy też w różnych gronach takich zamkniętych wcześniej. Um, I on był w naszej bańce odbierany dosyć krytycznie, właśnie z tego powodu. No tak, bo bańka chce energii, Oskarżenia. chce zjednoczenia. Prawda, Dokładnie. Bo chcemy być grupą. Silną im wiedzieć, dokładnie, że robimy dobrze, prawda? I, tak. I to jakby mogło tych oczekiwań, ale myślę, że z punktu widzenia takiego historycznego ten film jest lepszy, no bo chyba wierzymy, myślę, że, tak. wierzymy że każdy potrafi sobie wyrobić zdanie, nie trzeba mu mówić, prawda? Po której stronie nie się powiedzieć. To a dwa, że też, myślę sobie, że no ta trzydzieści ta, ta parę procent ludzi, którzy, um, którzy głosują na przykład na partię, nie na przykład, tylko głosują na, na Zjednoczoną Prawicę, to są ludzie i oni nie są są, nie wiem, zli, głupi i tak tak dalej. Też powinniśmy jednak posłuchać. My możemy mówić, że my myślimy i jesteśmy o tym przekonani z takich i takich powodów, że te rządy doprowadziły do totalnego kryzysu demokracji, praworządności, praw człowieka. Dlaczego tak się stało? Natomiast takie podejście do tego, do tej jednej, trzeciej uprawnionych do głosowania, że ona właściwie musiałaby zniknąć, żeby to było dobrze, no to jest podejście ani nierealistyczne, ani nieetyczne, ani niemądre. Wydaje mi się, że chyba cudownie jest właśnie mieć wokół siebie ludzi o innych poglądach, bo po mhm. pierwsze że poprzez spór dochodzimy do pewnych nowych wartości, czegoś się uczymy i czegoś możemy uczyć. Oczywiście sytuacja optymalna jest wtedy jednak, jeżeli ich nie jest większość, jak w naszej obecnej sytuacji, ale wydaje mi się, że taka przeciwwaga jest nawet intelektualnie bardzo zdrowa. Wiesz co, jeżeli ona tak, ale dokładnie z tym, co powiedziałeś, zastrzeżenia. W momencie, kiedy, e, kiedy to jest tak, że mamy obóz władzy, który zamyka przestrzeń rozmowy, no to oczywiście należy się temu przeciwstawiać, bo, bo Musi być wola jednak jakiejś rozmowy. Zobacz, bo właśnie w tym filmie jest piękne to, że to co powiedziałeś, że władza zamyka przestrzeń rozmowy, a ta bohaterka prawicowa tego filmu wcale tej przestrzeni nie zamknęła. Była... Ona zdecydowała się opowiedzieć, dlaczego ona podejmuje takie wybory i dlaczego ma takie wartości, dlaczego te wartości uważa za słuszne i zgodziła się na konfrontację. Tam zresztą jest zabawna bardzo scena. No, bo to jest jednego, rodzina jednego z polityków opozycji, tak, prawda? I już tak. Uciekło mi nazwisko, ale tam. Babarczyna Święcickiego. Chyba, chyba tak. I tam A się właśnie pojawi. toczy rozmowa w jego gabinecie, gdzie z jednej mhm. strony właśnie no, oni przyjeżdżają w zupełnie innych celach i wśród tych, powiedzmy, demokratycznych różnych symboli przebywają, ale mimo to ten obiad jedzą i tam szyby tak. nie lecą. Tak, dokładnie tak. I jeszcze a propos tego, kiedy rozmowa jest możliwa, czy, 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 czy w ogóle właściwie... Um... Jakie ma podejście bardzo często nasza strona do rozmowy, to jeden zły film, bo też bardzo wiele się można nauczyć o złych filmach, um, chciałbym przywołać, gdzie rzeczywiście bardzo inteligentny reżyser umówił się na spędzenie kilku dni z um, um, muzułmańskimi nauczycielami w Iranie um, i toczy z nimi rozmowy z, z, z pozycji liberalno-lewicowych. Um, i ta niesamowita jego de facto pycha, że on sam przekona czterech nauczycieli, no kończy się, znaczy w odczuciu moim jako widza, totalnym fiaskiem. To znaczy on przegrywa na poziomie retorycznym. Krótko mówiąc, on wcale nie jest lepszy. I co, co, więc co, o czym to też świadczy? Ta, także o tym, że wcale bardzo często nasze... Argumenty, nasza wizja świata nie są na tyle spójne i przemyślane, że my jesteśmy w stanie w rozmowie naprawdę spokojnej i racjonalnej być super przekonujące. To wcale nie, nie, nie jest tak. Pamiętajmy, że znajdujemy się w czasach bardzo głębokiego kryzysu ideologicznego wokół demokracji i praw człowieka, i wydaje mi się, że to jest totalny słoń w pokoju. Ja się nie godzę z tym, co robi rów człowieka, który to jakby kompletnie. Nie zauważa tego. Wszystko jest świetnie, to idźmy jeszcze, zróbmy kolejną, kolejną konwencję, tylko że z jednej strony lewica nam w ogóle poszła już zupełnie w inną stronę w dyskusji, prawica w ogóle nas nie słucha, a centrum jest strasznie wąskie, ale my dalej uprawiamy ten dyskurs samozachwytu prawa człowieka, to jest religia końca, końca świata. To jest bez sensu. Ale mi się wydaje, że w ogóle w dyskusji nie jest sukcesem zburzyć co poglądy i kogoś zabrać, bo tak się tak naprawdę bierze niewolników, prawda? To w religii chrześcijańskiej się zdarza, że jakiegoś, że tak powiem Inowiercy nagle się przekonują, on porzuca wszystkie swoje zasady, przemyślenia i nagle. Natomiast chyba ważne jest to, żeby znaleźć wspólny punkt zaczepienia, prawda? No bo jeżeli znajdziemy coś wspólnego, no to na tym bazie zaczynamy budować. I teraz no, ja bym się nigdy nie podjął, żeby siąść z czterema fundamentalistami i mm -hmm. powiedzieć im, że w zasadzie wszystko, co oni mm -hmm. robili przez 40 czy 30 lat swojego życia, to jest do bani. Mm -hmm. Ich przodkowie, no i nagle mhm. wszystko, ale może jesteśmy w stanie gdzieś znaleźć kawałek siebie i ten kawałek, mhm. że tak powiem, obudowywać. Mhm. I wtedy mamy pewną wspólną wartość i mamy pewne rzeczy indywidualne, bo chyba tak naprawdę to wszystko leży w szacunku i uznawaniu innych, bo przecież nie musimy być tacy sami. Wszyscy nie muszą kochać praw człowieka, wystarczy, żeby ich nie naruszali, prawda? Mogą ich nienawidzieć, ale niech je szanują. Też tak myślę, chociaż nie wiem, czy teraz nie brzmimy tak znowu za bardzo ekumenicznie, a tymczasem jakby, no może to trochę jest tak, że właśnie jesteśmy w czasach, kiedy ideologie są też bardzo cynicznie wykorzystywane, prawda? Kiedy one są budowane ze względu na tak naprawdę potrzebę utrzymania władzy. I mi się wydaje, że, że, że taka korupcja moralna po stronie wielu reżimów, które, no przecież one wszystkie budują jakieś ideologiczne opowieści, jest właśnie czymś, co powoduje, że nam się często nie chce rozmawiać i że to są rzeczywiście takie sytuacje, w których nie warto rozmawiać. No to wyjaśnia wszystko antropologię kultury chyba, no bo to jest przecież słynna, że tak powiem, symbol kozlowiajnego. No jeżeli chcesz. Zjednoczyć się, znać wroga, wskaż go i wspólnie go bijmy, prawda? I teraz jak gdyby właśnie mm. to jest odzwierciedlenie, tylko możemy go bić pałkami, prawda? I tworzyć rzeki krwi, a możemy go bić argumentami, a możemy tego wroga mm. nie bić, tylko z nim usiąść, napić się wódki i mm. spróbować zobaczyć, że może to jest zupełnie fajny mm. wróg. Zresztą wiesz, jest takich chyba dużo filmów, które opowiadają na przykład o, to chyba zwłaszcza w I wojnie światowej, o tych okopach, mhm. o tych ludziach, którzy są kilkadziesiąt metrów od siebie. Tak. Teoretycznie się nienawidzą, ale tak naprawdę, jakby wspólnie siedli, to znaleźliby dużo wspólnego do pogadania i tak naprawdę yy, padli ofiarą trochę manipulacji. Tak, no właściwie chyba myślę, że mówimy w dużym stopniu to samo. To znaczy, że wiele osób tak naprawdę wiesz, no właśnie pada ofiarą manipulacji. W tym sensie. Ja zawsze jak myślę o propagandzie, to myślę o, o tym w, w kategoriach etycznych, tak jak o tym pisał, nie wiem, Aronson, nie w żadnych estetycznych, nie w żadnych retorycznych. Tylko estetyka myślę, że... też jest ważna. Czas. Ale wiesz co, mi się wydaje, że nie ma żadnej specjalnej estetyki, która jest związana z propagandą. Tak, tak mi się wydaje, po latach, że tak naprawdę propaganda to jest nadużycie perswazji. I teraz. Co to znaczy nadużycie perswazji? To jest ocenne i etyczne jakby kryterium, a nie estetyczne, ani żadne inne. I... No może estetyczne, żeby nie doprowadzało właśnie do rozlewu krwi przynajmniej. Ale to, no to jest bardziej etyczne. Pod, podpuszczam cię to. <laughs> no w każdym bądź razie chodzi mi o to, że wracam do tego, co mówiłem o tej przestrzeni wolności, że no, w pewnym sensie żyjemy w strukturach władzy i to na zachodzie i na wschodzie też, bo władza rynku też jest władzą e, gigantyczną I, to, i, i ona naprawdę infekuje nasz sposób myślenia. No, ja, na przykład, nie mogę słuchać jak obrońcy praw człowieka, co ostatnio słyszałem trzykrotnie, używają pojęć typu kultowy film, wiesz, kategorii wymyślonej przez marketing, albo mówią o wyjściu ze strefy komfortu. No, to jest po prostu już za, zainfekowany mindset. No. To naprawdę jest um, nie pozwala myśleć samodzielnie, jak się używa formułowanych. Muszę sprawdzać. Bo w pytaniach, które się zawsze przygotowuje, ta dyskusja zawsze idzie innym trybem, ale trzeba mieć jakieś koło ratunkowe. Czy nic nie napisałem o kultowym filmie, ale mam nadzieję, że nie. Słuchaj, a powiedz, bo mówiliśmy o tej dobrej zmianie. Natomiast drugi taki film, bardziej współczesny, yy, sędzia Tuleja, sędzia Żurek, sędzia hmm, Grzyszync, chyba są sędziowie, sędziowie pod presją, też ciekawe kino, co? Bardzo, to też jest film. Inny też zupełnie. Tak, w którym, którym staraliśmy się pomagać twórcom tego filmu i też go oczywiście pokazywaliśmy. To jest inne kino, zupełnie. Dla mnie bardzo wzruszająca była jego premiera światowa na Festiwalu Litwa, to jest największy festiwal dokumentu na świecie w Amsterdamie, gdzie był między innymi właśnie sędzia Żurek i ta owacja następująca dla niego i właściwie to był taki piękny moment, że, że można się było... Przepraszam, bo jako jestem obrońcą tulei, więc w tym momencie powiedziałeś coś, co muszę zaprotestować, a rola... Igora, ja, no. znaczy Igor, Igor dojechał nie. do Amsterdamu następnego no roku nie nie dnia. Nie, no, ale mogli mu dać pod nieobecność. No, on jednak ze swoją urodą Zbyszka Cybulskiego tutaj. On jest świetny, to znaczy, rzeczywiście kamera, kamera go kocha i po prostu on, on tam. To, to jest główny bohater tego filmu i rzeczywiście jest. Czy znaczy obu jak, kocha tak naprawdę? Tak, tak, ale, ale, ale jakby, no, no, Igor rzeczywiście jakby tak, no bardzo intensywną obecność ekranową. Tutaj obaj byli rzecznikami sądu, pamiętaj. Tak, to też jest, też pewnie z tym związane. Jego ja wyrzucono szybciej. <laughs> Ale wiesz, dla mnie ten film z kolei, też kolejna rzecz, pamiętam jeden z pokazów przed, no, takich jeszcze nieoficjalnych dla właśnie tam znajomych, m, aktywistów, między innymi Wolne Sądy były i, 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 się, i tak dużo było za, zarzutów, że tak smutno jest, że nie ma tego sukcesu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakby ja potem mówiłem, Kaspari, że w ogóle spokojnie to jest zrozumiałe. Wszyscy, każdy bohater ci powie, że no nie, nie jest najlepiej to wszystko pokazane. Dla mnie to był też film o tym, o takiej samotności jednak jednostki w zdarzeniu z władzą, że właśnie ten sędzia Tuleja ma obrońcę, ma przyjaciół, ma ludzi za sobą, ale koniec końców to on będzie rano, prawda? Patrzył, czy przyjeżdżają po niego, czy nie przyjeżdżają. Nie, nie tam przecież dziennikarze dyżury obili, także... <laughs> tak, Zepsułeś mnie na powiedź, no. <laughs> No, Chciałbym powiedzieć, że dla mnie to było uniwersalne, to znaczy, że właśnie w ten, ten, ten um, znaczy brak triumfalizmu może też mógł być związany z tym, że specjalnie tak się nie poprawia praworządność w Polsce, ale też, też wydaje mi się, że z tym, że to, że to dzięki temu było bardziej uniwersalne, bo było jednak o samotności jednostki, która się zdecydowała bezkompromisowo. Nie godzić na, 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 na system, który jest i tak potężniejszy od niej, prawda? O tej samotności jednostki to dla mnie najbardziej chyba przemawia to słynne zdjęcie, prawda, umieszczone w tym albumie o prawnikach, którzy protestują, gdzie sędzia Tuleja siedzi w tym swoim pokoju małym tak. i taki przytłoczony tymi aktami. To tak, jest dzieło tak, sztuki, tak, naprawdę. Tak, tak, tak. Zresztą był bardzo fajnie ograny też ten łańcuch ciężki, nawet w dźwięku. I, I tak dalej. Tak, na pewno. Ja się zastanawiam, na ile to będzie czytelne na, na Zachodzie. W szczegółach nie jest jednak, chociaż oni to bardzo, bardzo upraszczali, żeby było. Natomiast, właśnie na tym poziomie ludzkim jak najbardziej jest. I na poziomie takim ogólno, bym powiedział politycznym też. I to wystarczy, bo nikt nie będzie się wgryzał w niuanse z widzów ogólnych. Dzisiaj prawa człowieka mają charakter uniwersalny, ale tak każdy kraj ma. Swoje, nazwijmy to własne kłopoty. No i teraz z jestem, jak się różnią te repertuary polskie, ukraińskie, białoruskie. Czy one są właśnie dobierane pod kątem, tak powiem, naszej chaty, czy idą w ten uniwersalizm i zadają takie pytanie ogólne, odpowiadając na pytanie Białorusa poprzez sprowadzenie kamery przez Chińczyka? Jak to wygląda? Te dobre filmy, które podróżują potem po całym świecie, one są i takie, i takie. To znaczy, nie są wyprane z specyfiki. Danej konkretnej historii, danego miejsca, danego czasu, ale jednocześnie zawsze są też uniwersalne. Inaczej w ogóle nie. Jeżeli one nie, nie działają na poziomie ludzkim, no to to nie jest dobre kino. Więc um, to, to jest taki banał, one rzeczywiście łączą obie te rzeczy. Oczywiście, że każdy z takich festiwali ma swoje okienko, gdzie pokazuje twórczość rodzimą i też region bardziej zainteresowany sobą. Natomiast, jeżeli się już popatrzy na głosy publiczności, to, to jest dla mnie zawsze taka lekcja, że to jest kulturowo w mocnym stopniu uniwersalne. I nawet jeżeli pewne rzeczy, tak jak w tym filmie, o którym powiedziałem, w petentach, ale w, nie wiem, w niektórych filmach afgańskich albo, albo z, Indo, z, z Półwyspu Indochińskiego, my nie rozumiemy konkretnej rzeczywistości politycznej. Ona nie jest tak wytłumaczona jak w zachodnim filmie, żeby to było wszystko bardzo jasne, ale rozumiemy. Ogólną, ogólny, ogólną wymowę i, i poziom ludzki tego, to, to potrafi być bardzo fascynujące i bardzo często właśnie takie filmy zdobywają, zdobywają nagrody publiczności. Mm -hmm. Więc publiczność kocha swoje, zawsze np. w Polsce polskie filmy będą wysoko. Ale, ale naprawdę potrafi też docenić rzeczy, no, nie chcę użyć jakiegoś, nie chcę iść w orientalizm, ale egzotyczne wręcz, tutaj bym powiedział. Znaczy, związane z jakąś rzeczywistością, która jest kompletnie, kompletnie wydawałoby się inna. To jest jedną rzecz. A drugą jest to, że strasznie to wszystko jest podobne. Znaczy, ja nie mówię o wojnie, no bo albo jest wojna, albo jej nie ma. My naprawdę jesteśmy w ogóle w sytuacji super komfortowej, o tym nie można zapominać. Nie ma wojny w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o różne inne zjawiska, no to tak prawdopodobnie przez globalizację, jak oglądam filmy, nie wiem, z Wenezueli i z ataku na Sąd Najwyższy i potem polskie filmy, oglądam filmy o tym, jakie mają dylematy, ma dylematy opozycja demokratyczna w Demokratycznej Republice Konga i przypominam sobie rozmowy tu w Polski, Naprawdę bardzo te zjawiska przebiegają podobnie. Podobnie przebiega, nie wiem, podobnie wyglądają wszystkie filmy, które jakoś starają się dotykać fenomenu zmian w komunikacji, który niewątpliwie jest tutaj, jakby, no, to jest kluczowa zmiana kulturowa, czyli chodzi mi o całe social media i, i, i związaną z tym, no, właśnie taką przerwę w ciągłości kultury, bo to jest trochę tak jak znalezienie druku, jesteśmy gdzie indziej. A czy właśnie nie widzisz tego, że tak naprawdę świat, nasze życie, życie poprzednich pokoleń jest taką kalką? Ja świetną taką Książkę Joli Kurskiej Wieczny powód Dreyfusa, mhm. i tak naprawdę to, co się działo, o czym pisał mhm. Zola, jakbym przełożył tą kalkę do dzisiejszej Gazety Wyborczej czy Rzeczpospolitej, to byłby współczesny temat. No tylko oczywiście trzeba byłoby nazwy, instytucji zmienić, ale to samo miałem jak byłem na orzeczeniu sądu przy kasacji procesu grzeskiego i mhm. wspaniałe takie, głęboko y, humanistyczne y, uzasadnienie z, z trzech sędziów, ale ja mówię o dwóch, mówiło bardziej o pewnych aspektach prawnych, mhm. natomiast sędzia Laskowski jak gdyby to podsumowywał i mhm. takie też niezwykle humanistyczne, które znowuż było taką kalką do dzisiaj, bo to co się działo z tymi sądami w latach 30. i te mechanizmy, które się zadziałały, że ten hańbiący wyrok mhm. Brzeski mógł zapaść, mhm. tak naprawdę się powielają w tej chwili. To na pewno. Znaczy, w ogóle podobieństwo do lat 30. często się mówi, że to jest nadużywane porównanie. Ja nie wiem dlaczego. Ja pamiętam wywiad z profesorem Borodziejem już świętej pamięci, który no, cytował pewne, pewne teksty. No, jeden do jednego to jest, to, jest, to jest często to samo. Mówię o tekstach, którym się posługuje władza i to, te, te podobieństwa są bardzo, bardzo, bardzo daleko idące. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o Kalkę, nie czytałem książki jeszcze Jolanty Kurskiej, ale mam na nią wielką ochotę. Natomiast nie tak dawno Krótka przeczytałem... jest także że Ade. <laughs> Nie tak dawno przeczytałem drugi raz Hannah Arendt mm -hmm. i to, to jest fascynująca analiza. Mówię o, o korzeniach totalitaryzmu. Fascynująca analiza kazusu Dreyfusa. Mówimy o, aha, o Dreyfusie, tak? O, tak, o Dreyfusie i, i w, mam wrażenie, że to są czasy zupełnie minione. To znaczy, że przynajmniej tak jak ona to pokazała, to rzeczywiście no, gdzieś tam jest historia antysemityzmu. I o ogromne jego przemiany. Niewątpliwie to jest jeden z korzeni. Natomiast właśnie już bym powiedział, że to w tej chwili wygląda trochę inaczej, ale nie wiem, muszę przeczytać książkę i się dopiero wybawię. No ja tak znajdowałem, znaczy ja nawet nie mówię o samym kwestii antysemityzmu, tylko pewnego właśnie używania narzędzi władzy w kategoriach wroga? tego kozła ofiarnego, wroga, skłócanie ze sobą grup społecznych, wykorzystywanie no jednych przeciwko drugiemu, no to, to było takie bardzo kalkowe. Słuchaj, natomiast wiesz, chciałbym Twoją opinię poznać, czy według Ciebie ta cała dokumentalistyka praw człowieka, która Cię tak fascynuje, jest trochę sztuką dla sztuki, czyli oglądamy, bo to dotyczy ważnych rzeczy, że to jest gdzieś no, atrakcyjne, artystyczne, czy te filmy rzeczywiście skutkują pewnymi istotnymi zmianami społecznymi? Um. No, to, to, to też jest oczywiście pytanie fundamentalne. Najkrócej bym powiedział tak sloganem, którego, którym się posługuje Festiwal Filmów o Prawach Człowieka w Hadze. Oni mówią tak, że filmy nie zmieniają świata, natomiast ludzie, którzy je oglądają, już czasem tak. I to rzeczywiście jest tak, że wpływ filmu czy dokumentalistyki, takiej opowieści non-fiction, szerzej ujmując, na rzeczywistość bardzo rzadko jest bezpośredni i taki łatwo dotykalny. To się zdarza, są słynne przypadki filmów dokumentalnych, też takich, które pokazywaliśmy, pod których wpływem ktoś jest zwolniony z więzienia, ale rzadko to są filmy, które mają wpływ taki systemowy na, na szerszą zmianę społeczną. Natomiast one bardzo meblują ludziom głowę i też serce, i w rezultacie mogą mieć taki wpływ formacyjny, to znaczy bez pewnego rodzaju jednocześnie intelektualnego i emocjonalnego kontaktu z rzeczywistością. Przy czym ogromną rolę odgrywa wielki ekran, dlatego że wtedy mamy. Taką bliskość fizyczną, to jest po prostu duże I, 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 to, i to rzeczywiście działa zupełnie zupełnie inaczej. To rzeczywiście powoduje, że jesteśmy w jakimś sensie, co zresztą bardzo dobrze amerykańska krytyka, taka antropologiczna, filmowa wydobyła na jaw, jesteśmy jako widzowie w pewnym sensie wezwani do akcji, dlatego że bardzo często to są właśnie obrazy cudzego cierpienia, jak to ujęła Susan Tak i teraz, dlaczego my mielibyśmy oglądać cudze cierpienie jak to wygląda z punktu widzenia etycznego, prawda, więc ona się, odwoła, nie, nie ona, tylko akurat in, inna amerykańska filozofka się odwołała, antropolożka, odwołała się do ideologii chrześcijańskiej, ideologii świadka, że to ma być transformacyjne doświadczenie, jeżeli jestem świadkiem, to po to, żeby dać świadectwo i po to, żeby coś zrobić, to znaczy, że to kino dokumentalne ma w sobie taki paradoks, że to jest film, więc właściwie jest robiony po to, żeby ktoś go obejrzał. Ale z drugiej strony, ono pozostawia taki dysonans poznawczy w, w głowach ludzi, bo y, oni obejrzeli coś, co nie powinno bardzo często mieć miejsca. I oni w gruncie rzeczy są wezwani do jakiegoś rodzaju akcji. I to jest rzecz, którą bardzo często dyskutujemy: wśród y, właśnie ludzi, którzy robią festiwale y, filmów y, o prawach człowieka, że to mówi publiczność, że ona jest. Poruszona, dobrze, dowiedziała się różnych rzeczy i tak dalej, tak dalej, ale bardzo często jest też trochę frustrowana. To są rzeczy akcja? oczywiste na przykład. Prawda? Jeżeli są pokazane na przykład sceny z więzienia, pamiętam taki film, gdzie tymi psami straszono, prawda? gdzie mhm. trzymano nago w tych betanowych, mhm. upokarzano. No, tutaj jest pewna Oczywistość. I teraz, co ten widz ma zrobić? Roku. No bo on, jak gdyby, no, nie musi podejmować wyboru, no bo wie, że to jest złe, prawda? I Dokładnie. on patrzy na okrucieństwo, i teraz, czy to patrzenie może spowodować, że on powie, że ja nie będę okrutny, bo nie chcę być taki jak oni? Czy on się powie, że ja będę walczył, żeby tak nie było? Czy mhm. No właśnie. I teraz. Jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym na przykład wideoaktywizmem, i, i, i mówimy o takich materiałach audiowizualnych, które są specjalnie robione jako części kampanii społecznych w celu pewnej konkretnej zmiany, no to wówczas ten, ten, to, to call to action jest bardzo jasno wyrażone i wtedy nie ma tej frustracji. W takim kinie, kinie dokumentalnym ta frustracja bardzo często jest, ale wydaje mi się, że ona jest właśnie pewną taką um, E, Związano z samym medium, e, e, nie pułapką, ale osobliwością tego kina, dlatego że e, to jest tak, że bez właśnie takiego działania, podnoszenia świadomości, budowania wrażliwości, wiedzy, bez takiego niepozwalania sobie na to, żeby mieć oczy zamknięte, czyli bez świadomych i jakby społeczeństw, które internalizują też tego rodzaju przeżycia i tego rodzaju wartości, w oczywisty sposób obrona praw człowieka jest niemożliwa, czyli w długim terminie ten cały, to, to całe podnoszenie poziomu świadomości i tak dalej ma generalnie rzecz biorąc swój sens, to, co my możemy, jak najbardziej mm, konkretne, ja w to bardzo rzeczywiście e, wierzę, e, a najbardziej to jest widoczne w tym, kiedy e, jednak jakiegoś rodzaju działania e, można e, po takim filmie podjąć, one są gdzieś tam proponowane. Ja to widzę na przykład po wolontariuszach festiwalu, że to taka najbardziej zaangażowana grupa często zostaje albo potem podejmuje inne działania, czy to filmowe, czy w organizacjach społecznych. Właściwie większość ludzi, którzy teraz działają w organizacjach społecznych, to ja ich pamiętam jako gdzieś wolontariusze albo współpracowników, są ludzie, którzy gdzieś tam, to, to jest jakiś etap formacyjny, jeżeli że, rzeczywiście zanurzyli, przekroczyli pewien próg zaangażowania. I druga rzecz, że istnieją filmy, które mają potencjał bycia, oprócz tego, że są firmami do oglądania, bycia narzędziami pewnych kampanii społecznych kampanii tak zwanych impaktowych, które są kierowane do konkretnej publiczności w celu konkretnej zmiany. To jest coś, co jest zupełnie codziennością w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, i słabo jeszcze przyjętą tutaj, Kulturą w, w Europie kontynentalnej, ale coraz bardziej to się zmienia, i już bardzo często tutaj także mamy przy filmach dokumentalnych specjalnych impact producers albo, e, albo e, kampanie impactowe, które są e, od razu e, z takim filmem w pakiecie niejako projektowane. Co można zrobić? Można na przykład, nie wiem, jeżeli to dotyczy aborcji, no to oczywiście to nie musi być tylko zmiana prawa. Jeżeli to jest zmiana prawa, no to musi być działanie z politycznymi decydentami, ale też z bazą społeczną, żeby było poparcie. Prawda, żeby się przesunęło gdzieś tam okno Overtona i żeby w dyskursie coś nowego było za, no, nową normą, e, więc to jest, to jest to, ale to też może być na przykład, wrócę do tematu aborcji, mam nadzieję, że będziemy z tym pracować z jednym z filmów, który teraz powstaje tu w Polsce, to jest zmiana e, na przykład w środowisku lekarzy. I ich stosunek do, 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 do tego jest zupełnie kluczowy. I od dawna aktywistki w tej dziedzinie mówiły, że oczywiście część lekarzy to jest wielcy, wielcy sojusznicy, ale część absolutnie nie. I, i, I chociażby praca z taką konkretną grupą, która jest grupą wrażliwą na daną problematykę czy, czy, czy strategicznie ważną, jest możliwa w ramach takich właśnie kampanii impaktowych. Myślę, że to jest przyszłość ruchu festiwali o filmów o prawach człowieka. No na pewno jest to przyszłość Watchdogs i nad tym w tej chwili bardzo ciężko pracujemy. A ty powiedziałeś tak, że w zasadzie no, nie widziałeś filmu, który by zmienił świat, że ta praca jest trochę tak pracą od podstaw, że one są jakimś takim elementem zmieniającym naszą świadomość jako społeczeństwa. A czy widziałeś człowieka, jednostkę, którego zmienił film? Bo to czasem takie rzeczy się zdarzają, wiesz, że coś człowiek zobaczy i na przykład chciał być nie wiem, dentystą, i nagle mhm. mówi: Nie, ja nie będę dentystą, ja będę lekarzem bez granic na przykład, mhm. albo coś, i zupełnie to życie się zmienia. Miałeś coś takiego? Wiesz co? Szczerze ci powiem, że chyba nie. To, co mi przychodzi do głowy, to jest, to jest taki pasus z książki. Lęga, psychiatry podzielone ja, który, który opisał przypadek uzdrowienia osoby psychotycznej pod wpływem ośmiokrotnego obejrzenia Lastrady mhm. i to on powiązał z tradycją taką, jeszcze ajurwedyjską, z tradycją w ogóle staro hinduską, która mówiła o tym, że każdy człowiek musi, może znaleźć opowieść, która jest tą opowieścią, która go jakby otwiera, czy, czy, czy ulecza, która jest jego opowieścią. Ale też ośmiokrotnie musi obejrzeć, czy wystarczy znaleźć? To już nie zostało chyba powiedziane, nie pamiętam tak dobrze, ale wydaje mi się, że to, to na tym poziomie takim egzystencjalnym bym to widział. Czy na poziomie takim, że to determinuje ludzkie wybory, aż także jeden konkretny film? Mm, nie pamiętam, natomiast na pewno jest tak, że te no, dyskusje, wiem, jaki jest inny przykład. Podobny, do mnie poruszający. Afgańscy uchodźcy, filmowcy, którzy nagrali swoją podróż z Afganistanu do Europy, no, bardzo długo utknęli na granicy węgiersko-serbskiej i tam taki Pean na cześć Belitara, wygłosił ten rzecz reżyser uchodźca i jakby powiedział: Belatar, czy, czy, możesz, czy możesz zobaczyć, co Twoja ojczyzna nam robi? I teraz jakby nagle się uświadomiłem, że dokumentalista afgański, wie kto to jest Belatar i, i co więcej jest to tak centralny dla niego postać, że się do niego w postaci takiej inwokacji zwraca. Więc no właśnie no, trochę tak jak jest z obrońcami praw człowieka i ich siłą bezsilnych. Kino to też jest coś, co ma ogromną siłę i bezsilność jednocześnie w sobie. Dlatego jest może takie piękne, tak myślę. No i jeszcze ostatni temat, bo nasza godzina zbliża się do końca. Mhm. Myśmy troszeczkę już o tym mówili przy tych kobietach, którym golono głowę, to jest kwestia etyczna. W filmie, no bo jak gdyby broniąc czy promując pewną wartość, uderzamy w drugą, i te kolizje często są dość częste, bo oczywiście są sytuacje zero-jedynkowe, kiedy jest kat. Jest ofiara, no ale często jest tak to bardziej złożone, że powiedzmy ktoś ponosi karę za mm. powiedzmy wejście w pewne spektrum z wartości gdzieś, które są tabu w danym społeczeństwie, gdzie są obwarowane prawem jakimiś przekonaniami religijnymi, itd. No i jak gdyby tworząc jedną wartość burzy drugą, niekoniecznie musi to być postęp do przodu. Najczęściej tak jest, ale nie zawsze. Tak. W ogóle pytanie, o etykę w dokumencie, jest, no, wielki. To jest wielki, wielki, wielki temat. Jeśli chodzi o dokument sam i twórczość dokumentalną, to zacząłbym krótko o, od specyfiki tego gatunku, jakim jest właśnie takie kino zaangażowane społecznie i politycznie, które, przed którym czai się bardzo wiele takich etycznych. Pułapek, często związanych też z wyborami estetycznymi. Żeby właśnie do estetyki zacząć, estetyzacja, eksploatacja piękna nędzy, to jest rzecz, którą bardzo często widzimy w filmach o skrajnym ubóstwie, które, które mają przepiękne zdjęcia i które tak naprawdę uciekają. Nie są ani blisko bohatera, ani blisko problemu, tylko uciekają właśnie w, w piękno. To jest bardzo wątpliwe, wątpliwe etycznie. Zabieg. Następna rzecz to jest też taki narcyzm współczucia, to znaczy podchodzenie do, 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 do bohatera z taką mm, źle skrywaną wyższością, która się objawia właśnie w tym, że mm, skupiam się na tym, jak ja jestem szlachetny jako reżyser, a potem widz, że ogląda tą straszną sytuację, wzrusza się i przez to jest lepszym Je, jest człowiekiem. Z, nim, tak? że... I jest z nim i jest z nim. Jest w miejscu, gdzie byś powinien. Tak, i to też jest rzecz, rzecz no, taka mało smaczna i, i, i w gruncie rzeczy no właśnie taka nie, nieprawdziwa. W tym sensie wydaje mi się, że to, to, to o czym wcześniej powiedziałem, ta taka dwuznaczność moralna, że jestem świadkiem i powinienem coś robić. Jeżeli nie robię, to mam trochę nieczyste sumienie, jest lepsza. To znaczy, to, to jest lepszy potencjał do tego, żeby zobaczyć siebie i wprawdzie, ale też do tego, żeby potem może coś kiedyś gdzieś zrobić. Więc. To jest to. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja w ogóle myślę, że dokument to jest taka szara strefa etyki, szczerze mówiąc. Wierzę w to, że może być bardziej po stronie białej i dlatego po dobrej stronie mocy i dlatego z nim tyle pracuję. Natomiast to jest trochę chyba tak jak Goethe powiedział, żeby z dużego, dużego C, że działający jest zawsze winny. Dokument ma w sobie coś niezwykle inwazyjnego. On jednak ma związek z rzeczywistością i pokazuje rzeczywistych ludzi, zawsze pokazuje ich jakość czegoś nie pokazuje, zawsze mówi trochę za nich, nawet jeżeli oni w dużym stopniu tam występują. I największa rzecz, jeszcze tylko dopowiem, która się z tym wiąże, cieszę się, że na y, y, ostatnim festiwalu y, Millennium Dogs Against Gravity była o tym dyskusja, bo to jest rzeczywiście zupełnie nowa, nie, niewiarygodna, że dopiero teraz się o tym dyskusję pojawiają, nowy temat y, w dyskursie publicznym wokół dokumentu. Często się mówi o tym, że filmowcy są w zagrożeniu, nawet lokalni fikserzy, drugie osoby, z drugiego planu. Natomiast nie ma w ogóle żadnych mechanizmów śledzenia losów bohaterów. Właśnie, to chciałem ci zadać pytanie, mhm. na ile. Można zagrozić życiu czy bezpieczeństwu bohatera, prawda? No bo my przyjmujemy, cieszymy się, że on się otwiera, tylko my pakujemy kamerę, a on gdzieś zostaje. Czy w swoim państwie, czy w swoim obszarze sąsiedzkim, kulturowym, innym i nagle mogą Dokładnie. się zacząć schody. Dokładnie. I to jest inaczej oczywiście z osobami, które na przykład są już świadome tego, że są już pewną personą, że mają już pewien wizerunek i które też wykorzystują to, że będą filmy, wykorzystać takich osób wśród działaczy różnego rodzaju, jest bardzo wielu i, i w tej chwili w ogóle taka no, media literacy jest większa, ludzie wiedzą, to coraz częściej z czymś mają, mają styczność, ale bardzo często nie wiedzą i oprócz takich kwestii czysto związanych z bezpieczeństwem, um, bo tutaj najczęściej filmowcy, znaczy najczęściej to może niepotrzebna generalizacja, no ale ci, z których znam, rzeczywiście utrzymują kontakt z bohaterem, pomagają bohaterom, jeżeli oni są potem w zagrożeniu, przynajmniej, no, ale to właśnie jest takie zupełnie niesystemowe, nie ma, nie wiem, funduszy na to, jakiś specjalnego o, nie wiem, bazy danych i tak dalej, na to, do, dopiero powstają. E, natomiast to też dotyczy takich konsekwencji psychologicznych, że bardzo często ktoś, kto był nie wiem, osobą z m, marginalnych społeczności, nagle jest bohaterem filmu, jeździ po świecie, jest oklaskiwany na całym świecie. Kończy się rok i on znowu staje się nikim, i my właściwie nie wiemy, jaką, jaki to ma na niego wpływ. Możemy podejrzewać, że dosyć może być niszczący. Soj, otwierasz takie zagadnienie, że jeżeli nie skończymy nie w tym momencie, skończyć, tak. to ale tak nie, zasiedzimy się jeszcze nie, nie z godziny, ale to otwiera, że tak powiem, początek wspaniałej przyjaźni, i może się uda, żebyśmy zrobili. Po już tych wszystkich przeżyciach festiwalowych, które Cię czekają, następny odcinek. Bardzo Ci dziękuję, bardzo że dziękuję również. zgodziłeś się tutaj przyjść. Dziękuję Państwu za uwagę i do dziękuję widzenia. Bardzo.